W tym odcinku postaram się przybliżyć Ci postać Mateusza Gamrota, przez wielu uważanego za aktualnie najlepszego polskiego zawodnika mieszanych sztuk walki. Gamer przygodę ze sportem zaczął od zapasu w stylu wolnym. W 2011 roku postanowił rozpocząć treningi MMA, a już rok później został amatorskim mistrzem Europy, sięgając po ten tytuł dwukrotnie. Zawodowy debiut gamera miał miejsce 4 lutego 2012 roku, gdzie w drugiej rundzie zwyciężył z Armim Szamajewem, jednym z głównych trenerów WCA i do niedawna głównym trenerem Mariusza Pudzianowskiego. Sędzia przerwał walkę, uznając, że ilość obrażeń na twarzy Arbiego jest zbyt duża, by ten mógł kontynuować starcie. Do drugiej walki Gamera doszło nieco ponad 2 miesiące później. Mateusz zmierzył się 21 kwietnia z Tomaszem Matuszewskim. Wygrywając walkę duszeniem gilotynowym, tym samym, które niedawno prezentował w kanale sportowym jako swoją firmóweczkę. Umykać i nie pchać tutaj, tylko dopiero skręcić i dopiero pójść tutaj na przykład. I tu można, i można, go, się nie kręcę. Można go trzymać na przykład, nie? I ja wiesz, nie chcę tego, jak mi się czarno zrobiło, spokój. Nie, no nie przejmuj się, no przecież nie, no, to klep jak to się dzieje. Nie, no, nie wiem, jak w rękę miałem powiedzieć. Potencjał, który szybko dostrzegł KSW, bowiem kolejną zawodową walkę Gamer stoczył właśnie dla tej organizacji. Na gali KSW 23 8 czerwca 2013 roku Gamer zmierzył się z Mateuszem Zawadzkim. Świetny występ ze strony Gamrota, pokaz najwyższej klasy zapasu. Tutaj walki cieszymy się z takiego zestawienia, dwóch bardzo naprawdę utalentowanych młodych zawodników. Obaj mają po 23 lata. Dzisiaj dla którego się gdzieś nastąpi rysa na tej zawodowej karierze. Ale i Barney, i Gamrot to zawodnicy warci ringu KSW. Będzie to Gamrotowi sprawiało problem oczywiście. Wejście w nogi, szuka nóg, bo tak był przygotowywany. Zostawił głowę, ależ dynamika jest jak. Ale już wybrana noga i będzie trudno się bronić teraz Zawadzkiemu. Chyba chwila i tak jest. Gamer dokończy dzieła, sprowadzając walkę do parteru. Wchodzę, ale naprawdę na najwyższym poziomie. Sprytnie zrobił tu Barney, ale proszę, jakie przyklejony. Nie dając ani centymetra luzu swojemu rywalowi, Mateusz Gamrot. Brakuje do nóg, brakuje gardła. Przez chwilę szukają możliwości. Ach, kapitalnie to zrobił w tej chwili Gamrot. Ale jakby bez przekonania, że ten ciosem może zrobić krzywdę rywalowi. To nie ma walki na punkty! Tu trzeba nokautować! A jak się... Raz po raz wywracał rywala, finalnie wygrywając walkę, zasypując go ciosami w parterze. Chociaż sama reakcja sędziego była dość kontrowersyjna, tak przebieg walki nie zostawiał złudzeń, kto starcie wygrał. Ależ kręci! Zaraz coś trzaśnie! Pies na plecach, w narożniku możliwości poruszania się i skręcania są poważnie ograniczone. Gamer bije strasznie! Nieprzytomny leży już na deskach białego ringu KSW Mateusz Zawadzki, a sędzia nie przerywa. Cały czas Gamer, jak zaprogramowany, z karabinem szanowego szyję, lewy, prawy, prostym. To będzie koniec walki. 28 września 2013 roku Mateusz z rekordem 4-0 podejmuje walkę z byłym zawodnikiem UFC Andrew Winnerem. Pewnie wygrywa na punkty po pełnym dystansie. Warto zauważyć, że Mateusz Gamrot nigdy nie wybierał łatwych rywali. Można odnieść wrażenie, że większość swojej kariery mierzył się z zawodnikami znacznie bardziej doświadczonymi, niejednokrotnie na papierze lepszymi od siebie. Jeśli podoba Ci się materiał, możesz zostawić łapkę w górę i subskrypcję. Do kolejnej walki z udziałem Gamera doszło 17 maja 2014 roku. Polak zmierzył się z Anglikiem Jeffersonem George'em. Mimo że starcie wygrał decyzją na punkty, to w pierwszej rundzie Anglik mocno postraszył duszeniem trójkątnym, a sam Mateusz po latach wspomina, że był bliski odklepania.
Po trzech walkach dla organizacji KSW Mateusz Gamrot postanowił jednorazowo spróbować swoich sił w organizacji Cage Warriors. W swojej siódmej walce 13 września 2014 roku błyskawicznie wygrał z lokalnym bohaterem, Timem Newmanem, poddając go skrętówką w mniej niż półtorej minuty. Really has been on a tear, and that was a nice combination from Newman. Searching for the single, transition to the double from the back. Very nice work from the hips of Newman. So he's cranking it both hands now. As much as possible. Newman's really holding on here. That foot bent at a horrible angle, and a look of pain on Newman's face. Oh, what a submission! Ósma walka Gamera to powrót na polskie podwórko, gdzie 6 grudnia 2014 roku stanął do walki z Łukaszem Chlewickim. Wygrał walkę na punkty, przez 3 rundy dominując rywala w każdej płaszczyźnie walki. Do kolejnej walki Mateusz Gamrot staje 21 lutego 2015 roku. Podejmuje rywala z Brazylii, Rodrigo Cavaleiro Correa, z którym po mocnym starciu wygrywa na 6 sekund przed końcem walki ciosami w parterze. Zapaśniczy background Mateusza sprawiał, że był on niedościgniony w tej płaszczyźnie dla rywali. Nie było walki, w której ktoś mógłby przeciwstawić się jego zapaśniczym umiejętnościom. Zawsze potrafił wywrócić, a sposób, w jaki do tego dochodził, niejednokrotnie wprawiał zachwyt nawet zapaśniczego laika. Zna te ciosy, które Brazylijczyka podłoże ringu, jakże rewelacyjnie zrobił to Gamrot. To powinien być ten czas, kiedy Gamrot powinien zaatakować, tak jak teraz. Piorunem pada w momencie, kiedy rozpuszcza ręce Brazylijczyk. Ładne, świetne, ma plecy i teraz do góry, czy będzie rzut? Bardzo mocno! Czyżby jeszcze w końcówce trzeciej rundy? Ten pojedynek miał zakończyć się przez TKO! Jakże szybko, jeden cios za drugim, jak karabin maszynowy, w tej chwili atakuje Mateusz Gamrot i bija głowę Brazylijczyka. Sekundy, sekundy, sekundy. Gamrot może pochwalić się już imponującym rekordem 9-0. Kolejnym wyzwaniem jest Rosjanin Mariv Pirajew. Zawodnik z dwukrotnie większą liczbą zwycięstw w rekordzie, również bez porażki. Ma on być kolejnym trudnym testem dla Polaka na gali KSW 32, która odbywa się 31 października na Wembley w Londynie. Gamrot już wcześniej kilkukrotnie udowodnił, że rekord i doświadczenie rywala nie robi na nim wrażenia. Wykorzystując chwilę słabości przeciwnika, skończył go przed czasem ciosami w parterze. Mateusz Gamrot z góry, który będzie w tej chwili atakował tymi ciosami! Kończ to! Kończ to, Gamer! Już teraz, drugi rundzie! Ciosy spadają na głowy Pirajewa, to może być koniec pojedynku! Jest sędzia Michalak blisko! Seria 10 zwycięstw gwarantuje Gamrotowi nie tylko poważanie w środowisku, ale również walkę o pas. Już 27 maja 2016 roku Gamer staje do walki o pas KSW z Francuzem Mansurem Barnaoui. Po trzyrundowej batalii, nagrodzonej bonusem za walkę wieczoru gali, Mateusz Gamrot zostaje mistrzem wagi lekkiej. Skills of Gamrot. Barnaoui wants to get back up to his feet, uses distance, range and reach. But Gamrot, a hard commander, the top there lands that squarely on Barnaoui. And Barnaoui's upped his game now. It was a slow start and the exchange of punches here, good. A left from Barnaoui. 7 stoppages, never been finished. 7 submissions. Well, look at this. It's really hell's a popping in there. Thank you.
He does not like it here up against the edge of space. Look at the ring down. Oh, there's the shoot, and again we see the arrow. Gamrot defends and goes to his back. Incredible. Barnoui turns around. Do pierwszej obrony pasa Gamrot staje 1 października 2016 roku. Jego rywalem jest doświadczony Brazylijczyk Renato Gomes Gabriel. Gamrot zwycięża pojedynek, poddając rywala skrętówką. There's the shoot for the takedown. Does it come to anything? These two guys are explosive on the mat. And it's Gamrot that ends up. Handoff. Maybe we'll see some boxing. I don't think so. I think two fights in a night. It was a big, big night for him. Two first round finishes. So this is not a mug punter. This is not a guy that's turned up here to fight a KSW champion on a wish and a prayer. This is not a setup. Paginho is the real deal. And he's shown today, and the man was in the zone. He was so focused. Well, he's given up a leg now, Paginho. There's a lock, a bane locker here. And he's going for it, but great defense from Paginho. He knows exactly when to sit up into that. He knows when to put his weight down. He knows when to hand fight. There we go, he's got it! There's the tapper! Następny rywal Gamrota to aktualnie mocno rozpoznawalny już w Polsce Norman Park. Do pierwszej walki panów dochodzi podczas historycznej gali na Stadionie Narodowym KSW Koloseum 27 maja 2017 roku. Norman Park dał poznać się polskiej publiczności ze swojej zadziorności i trasztoku. Między Gamrotem a Parkiem było sporo złej krwi, a ich walka sytuację tylko zaogniła, bowiem dochodzi w niej do fauli, a jednym z nich jest ugryzienie dłoni Normana przez Gamera. Ostatecznie to Gamrot wychodzi ze starcia zwycięsko, choć w opinii wielu kibiców mimo niechęci do Normana, to jego zwycięstwo widzieli w tej walce. Norman Park był pierwszym rywalem Mateusza, który tak dobrze radził sobie w jego płaszczyźnie. I teraz właśnie za jedną nogę, później dojście do drugiej. Taki jest plan Mateusza Gamrota. Silny jest Norman Park. Zwyczajony do takiego scenariusza, Gamrot uparcie dążył do obaleń. Jednak trzeba oddać Normanowi, że w tej płaszczyźnie był na Gamera w pełni gotowy. Kontrowersje wokół walki sprawiły, że jedynym wyjściem musiał być natychmiastowy rewanż. Park krzyczy, został faulowany. Ciągle rozmowa Parka z Brunderem. Z 2 października w Dublinie dochodzi do rewanżowego starcia. Uważam, że jest to najbardziej emocjonalne starcie dla Gamrota. Najbardziej chaotyczne i brutalne, ale też piekielnie ekscytujące. Wymarzonym scenariuszem by było wyjść na wojnę, pójść do przodu, trafić go bardzo mocno, rozkwasić mu twarz. Nienawiść. Gamrot przyzwyczaił kibiców do strategicznego podejścia, chłodnej głowy i dominacji. W walkach z Parkiem mogliśmy oglądać Gamrota wściekłego, chcącego nie tylko wypunktować rywala, ale przelać całą frustrację w pięści i nogi, by skończyć Parka przed czasem. W walce ponownie dochodzi do kilku fauli, sama walka zostaje uznana za non contest, a konflikt nie zostaje zażegnany. Warto zaznaczyć, że Norman nie zrobił do walki wagi. Walka nie była o tytuł mistrzowski, a nieprofesjonalne podejście Irlandczyka dodatkowo rozcieczyło Gamera.
miał się walczyć, a się spruł, człowiek jeszcze do nas się zebrał. Teraz miał siłę krzyczeć, kurwa, pół rundy, pół walki cały czas, a dostał obcierkę człowieku w rzęsę i nagle walczyć nie może. Dostał dwie rundy w pizdę i wiedział, że nie ma szans tego wygrać i się wycofa, jak baba, no kurwa. Apelacyjnie mówię, że nie walczy z nim po raz trzeci już, nie ma szans, kurwa, nawet na to, nie? Jest pizdą babą bez charakteru, kurwa, irlandzką szmatą rudą, kurwa. 3 marca 2018 roku Gamrot staje do walki z Grzegorzem Szulakowskim. Niesiony serią zwycięstw Szuli, znany ze swojego mocnego parteru, wskazywany jest jako ten, który może w tej płaszczyźnie zaskoczyć Gamrota. Starał się już w pierwszej rundzie Gamrot zaatakować właśnie takim bezpośrednim, prawym, podbródkowym. Rzucił szerokim cepem także Szulakowski. Walka jednak szybko weryfikuje tą teorię, a Gamer w pięknym stylu rozbija Szuliego 4 rundy, by finalnie poddać go Amerykanom. To samo, co w pierwszym starciu, tylko teraz zdecydowanie szybciej. Wymieniać te pięści w bezpiecznym dystansie i dopiero teraz w ten sam sposób, klasycznie, szkolnie. Znakomicie, widzieli Państwo, ruszy Szulakowski już jak po swoje. Tu nagle prawa ręka Gamrota znalazła się w bliskim kontakcie z jego brodą. Gamrot całą karierę mierzy wysoko. Stagnacja czy komfort to słowa, których ten człowiek nie posiada w swoim słowniku. Jest 4, już w tej chwili 6 ciosów nie są zbyt mocne. Szulakowski coraz bardziej pokrwawiony i teraz Gamer może atakować. Ta ręka wydaje się wykluczona na dobrze. Teraz stara się. Czyżby? Nie, wykluczył także drugą rękę. Po zdobyciu pasa i kilkukrotnej obronie, inspirowany zdarzeniami z oceanu. Jeszcze klucz! 1 grudnia 2018 roku Gamer postanawia zejść kategorię niżej, by odebrać pas japońskiemu samurajowi Kleberowi Koike. Walka trwa pełne 5 rund, Gamer ma duży szacunek do wirtuoza parteru, jakim jest Kleber. Jednak warunki fizyczne i silne zapasy Gamrota sprawiają, że skutecznie niweluje on wszystkie atuty Klebera, dominując nie tylko w stójce, ale również w parterze. Right before your eyes, there's the first shoot, Gamrot goes for the single leg, and look at this! Both fighters are settling down very comfortably into the stand-up. So far, but this is what Koike wants to do. He wants to do the same to Gamrot. Now Gamrot falls into the takedown. This is massive. Koike accepts that. Some of the work we're seeing here from Kleber Koike Earps. It's in the right place to walk out of those leg locks. Earps has gone for about 4 or 5 attempts. Gamrot just knows he's got to drag that leg for Earps. Probably a good 30-odd punches have been thrown, so there we go. Drags him down, but doesn't follow. Doesn't want to get caught in the guard. Gamrot w czasie swojej kariery czynnie startował też na zawodach grapplerskich. Kilkukrotnie zdobywając Mistrzostwa Polski czy Europy w ADCC. Udało mu się nawet dostać na Mistrzostwa Świata, jednak tam w pierwszej rundzie trafił na samą topkę BJJ. Odpadł po pierwszej walce, przegrany z Gary Tononem. Pada informacja, że zamierza podbić USA i organizację UFC. Gamrot aktualnie trenuje w American Top Team, amerykańskim klubie, w którym przebija się światowa czołówka. W Polsce obozy robi w konkurencyjnym klubie do Ankosu, Czerwony Smok Poznań, w którym trenuje do dzisiaj. Z jakiegoś powodu byli zawodnicy Ankosu rozstali się z trenerem Kościelskim. Przed Gamrotem ostatnie dwie walki dla KSW. Na pierwszy ogień idzie Norman Park. Czy można było stworzyć bardziej medialne zestawienie niż trylogia Gamrot Park? Prawdziwy konflikt panów, złość, ale i wciąż niewyrównane rachunki sprawiały, że nie można było przejść obojętnie obok tego starcia. 11 lipca 2020 roku dochodzi do trylogii. Okazuje się, że Norman Park zamieszkuje osiedle obok Gamera i rozpoczyna treningi z byłym wieloletnim szkoleniowcem Gamrota, Andrzejem Kościelskim w Ankosie. Jednak tym razem walka jest do jednej bramki. Norman ponownie nie zrobił wagi, ale nie ma to już znaczenia. Mateusz Gamrot deklasuje Normana w stójce, obijając go jak worek przez 3 rundy, aż sędzia postanawia przerwać walkę z powodu obrażeń Normana. Nadszedł czas ostatniej walki dla organizacji KSW. Pojawiło się kilka potencjalnych zestawień. Walka z Parnasem, może starcie z chorwackim Robocopem, Roberto Soldiciem. Finalnie pada na Szamila Musajewa, rosyjskiego niepokonanego fightera, jednak doznaje on urazy tuż przed walką.
potrzebne jest błyskawiczne zastępstwo. Zadania podejmuje się aktualny mistrz KSW wagi lekkiej Marian Ziółkowski. Stawia spory opór Mateuszowi, jednak po pięciorundowej batalii musi uznać wyższość Gamera. Mateusz Gamrot, podwójny mistrz KSW, przechodzi do UFC. Głosy kibiców są podzielone. Jedni wróżą mu szybką karierę i pas amerykańskiego giganta. Nieprzychylni piszą, że Gamer zostanie błyskawicznie zweryfikowany i wróci do Polski z podkulonym ogonem. 17 października 2020 roku Gamer debiutuje w UFC. Staje do walki z klubowym kolegą Kamzata Chimaeva, Guramem Kutatelacze, i przegrywa na punkty. Gamrot's got leg lock submissions. That was beautiful. I mean, that was a powerful kicks from Kutatelazi. Beautiful takedown there. Borderline. Sędziowie punktujący starcie widzieli zwycięstwo Gurama, jednak ciężko zgodzić się z ich decyzją. Zresztą taka była reakcja całego świata MMA, jak i samego rywala Mateusza, który otwarcie powiedział po walce, że on tej walki nie wygrał. Mimo kilku mocnych ciosów, to Gamer zadał ich więcej, kilkukrotnie obalił i zdało się rozgrywać tę grę bezpiecznie, ale na własnych warunkach. Same statystyki pojedynku mówią za siebie. Pierwsza przegrana w życiu Gamrota nie przybiła go, nie odebrała mu pewności siebie, czy też nie podcięła skrzydeł. Wręcz odwrotnie, jak sam twierdził, w pewien sposób zrzuciła z niego presję. Druga walka Polaka dla UFC miała miejsce 10 kwietnia 2021 roku. Gamrot stanął do walki naprzeciwko Scotta Holtzmana. Wiele głosów mówiło, że Mateusz odbije się od fizyczności tak dużego i nabitego zawodnika, jakim jest Scott. Tymczasem Gamer wygrywa starcie już w pierwszej rundzie, nokautując przeciwnika. Still, and now Holtzman moving his feet. Oh, 1-2 down the middle. Right here. Move, fighter. Holtzman in a wonderful trouble. Mateusz Gamrot jest człowiekiem ambitnym nie tylko jeśli chodzi o sport. Polak postanowił nauczyć się języka angielskiego, by nie musieć korzystać z tłumacza i mieć bezpośredni kontakt z anglojęzycznymi mediami. Śmieszna na przykład anegdotka jest taka, że przed tym UFC bardzo dużo uczyłem się angielskiego, 3 razy w tygodniu przygotowywałem się na wywiady, mówię, zrobię taki wywiad, że wszyscy oszaleją. I have good plan. If I do everything what everything I if I sorry. Every person in the world, you know, że if you want be the best in the world, you have hard work and every team comes true to come kurwa mać. Dreams come true, you know. And I stay ready, but I see, okay, Jeremy is face stand, hands in the okay, mówię, was easy. Początki były dość humorystyczne, a Polacy pokochali angielsko-polski Gamera. Kolejną walkę dla UFC Gamer stoczył przeciwko prawdziwemu weteranowi tej organizacji, Jeremiemu Stephensowi, i po raz kolejny Gamer zszokował świat, poddając go kimurą w niecałą minutę. Warto dodać, że to już trzeci występ Gamera, gdzie został on nagrodzony bonusem za walkę lub skończenie wieczoru wynoszącym 50 tysięcy dolarów. Do następnej walki Gamer staje naprzeciwko Diego Ferreiry. Polak starcie wygrywa już w drugiej rundzie, łamiąc rywalowi żebra kolanem. Z rekordem 20 zwycięstw i tylko jednej, zresztą kontrowersyjnej porażki, Gamer staje do walki z Armanem Tsarukyanem. Jest to main event gali, walka panów nie zawodzi. Dwóch znakomitych zapaśników czaruje publiczność przez pełne 5 rund, dając walkę, która znalazła się w top 10 najlepszych walk ubiegłego roku, a sam właściciel UFC Dana White wskazywał właśnie to starcie jako swoje ulubione. Oto bellissima fase di transizione, di scramble! E si rialza! Veramente livello altissimo, scramble ancora, tiene body lock, ribalta, passa sulla schiena, che passaggio per Mateusz Gamrot. Gamer zwycięża na punkty, przegrywając dwie pierwsze rundy, z każdą następną zaznaczał swoją wyższość, finalnie dopisując cenny skalp do swojej kolekcji.
non sul lato del fegato, per fortuna di Gamrot. E questa volta invece sul lato del fegato. Event controlla Gamrot, attenzione. Bodylock porta a terra. Czas na ostatnią walkę Gamera. Pod koniec października ubiegłego roku Gamrot staje do walki z Benilem Dariuszem. Jest to nieoficjalny eliminator do walki o pas UFC kategorii lekkiej. Niestety, świetny parter Benila i przewaga warunków fizycznych sprawia, że Gamer musi zrobić krok tył w wyścigu o pas. Mateusz Gamrot to zawodnik niezwykle utalentowany i ambitny, a porażki są dla niego tylko dodatkową motywacją i lekcją. Wierzę, że Gamer w ciągu dwóch najbliższych lat sięgnie po złote laury i zostanie mistrzem UFC, co za tym idzie najlepszym lekkim na świecie. Jeśli podobał Ci się materiał, możesz wesprzeć moją dalszą pracę, kupując mi wirtualną kawę. Żeby to zrobić, nie trzeba się rejestrować na stronie. Link w opisie. Dziękuję za oglądanie. When I watch this guy, mówię, oh, this is my super bohater, you know?